proszę Państwa, powiem szczerze, że kiedy składałem wniosek do Pana Burmistrza, żeby takie spotkanie konsultacyjne przeprowadzić na sesji, spodziewałem się, że będą różne pytania, natomiast przyznam, że skala mnie trochę zaskoczyła, jeśli chodzi o rodzaj tych pytań i tych zastrzeżeń. Przysłuchując się tutaj przez te już kilkanaście, może nawet więcej minut, można właściwie odnieść takie wrażenie, że ta dyskusja się odbywa nie nad tematem, jak je wybudować przedszkole, tylko jak przedszkola nie wybudować i tego obiektu wielofunkcyjnego. Bo sytuacja jest taka dość powiedziałbym typowa, jak na, nie wiem, czy tylko nasze bochańskie środowisko, czy środowisko osób mieszkających w zasobach, w budynkach wielomieszkaniowych. Wszyscy chcą mieć parkingi, wszyscy chcą mieć różne obiekty z jednym zastrzeżeniem, nie pod moim oknem. I gdybyśmy się pokusili o takie drobne ćwiczenie, na moment po prostu część z Państwa jak gdyby próbowała się oderwać od swojego miejsca zamieszkania, zakładając, że mieszkacie Państwo tam powiedzmy dwa bloki dalej, nie w tym miejscu, gdzie mieszkacie, to prawdopodobnie te reakcje byłyby inne. Bo tak się składa, że no, nam się tu mieszka już ponad 30 lat, to właściwie niewiele krótszego okresu tutaj zasiadałem w Radzie, byłem przez jakiś czas też w Radzie Spółdzielni i Państwo, którzy chodzą na spotkania, czy to osiedlowe, czy spotkania organizowane przez Zarząd Spółdzielni, te przed walnymi zebraniami, czy na walnych zebraniach, to się ze mną zgodzą, że niemal na każdym zebraniu to były tematy, a tu nie ma, najpierw nie było przychodni, tu nie ma żadnej świetlicy dla młodzieży, tu, krótko mówiąc, tu jest pustynia kulturalna i usługowa. I przez lata praktycznie rzecz biorąc, to był temat, no kiedyś ktoś wybuduje, tutaj akurat ten temat jeszcze pamiętam, teren, o którym Pan Radny Jerzy Rysy mówił, ta wolna skarpa, to jest teren tak zwanego czwartego przedsięwzięcia spółdzielni, gdzie myślę, że dobrze ponad 20 lat temu jeszcze ten teren był przewidziany do wybudowania obiektu wielofunkcyjnego, w którym struktura miała być zbliżona do budynku tutaj przy ulicy Kazimierza, czyli u góry mieszkania, bo tak jak pod linką, u góry mieszkania, na dole przychodnia, restauracja, urząd pocztowy i inne apteka, inne powiedzmy obiekty o takim usługowym charakterze. To, co się stało na przełomie, w tak powiem, w okresie transformacji, gdzie spółdzielnia praktycznie skończyła budowanie czegokolwiek, bo myślę, że niewiele osób było takich odważnych, żeby wkładać pieniądze do spółdzielni, która budowała, ale nie była w stanie powiedzieć, za ile wybuduje i kiedy. Skończyło się na tym, że ani w tym miejscu żaden obiekt nie powstał, ani nie powstał żaden obiekt na razie, choć był w podobnej funkcji planowany obiekt tutaj przy Jakubowskiego między tym długim budynkiem, w którym mieści się siedziba spółdzielni, a drogą prowadzącą do przedszkola. Więc tak to wygląda od tej strony. I w moim przekonaniu zasadniczym tematem, który przynajmniej ja takiego się tutaj dopatrzyłem, to jest problem rzeczywiście drogi. I nawet powiedziałbym drogi na okres rozbiórki i budowy. Przede wszystkim. I tutaj ja kojarzę, że w różnych okolicznościach, nie przy takich inwestycjach, tylko w wiele większych inwestycjach, wykonawca mógł być zobowiązany do przygotowania drogi technologicznej. Więc może warto się zastanowić nad tym, czy to już jest moje, że tak powiem, czyste teoretyzowanie, bo ja budowlańcem nie jestem. Czy nie można na czas budowy zrobić takiej drogi technologicznej fragmentem tego ciągu pieszych, który jest wzdłuż wojska szkoły numer 7, żeby w ogóle ominąć Państwa blok? To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Z tym budynkiem Koldu, to z tego co pamiętam, to też nie jest chyba do końca tak, bo z tego co mi wiadomo, to jest teren spółdzielni, wydzierżawiony bodaj na 30 lat dla Koldu, o ile dobrze pamiętam sprawę pierwokupu.
Nie wiem, pan Janusz może będzie pamiętał jeszcze z tamtego okresu, jak były te ustalenia. Na długi okres. Na długi okres. Więc też nie jestem tutaj tego pewien, ale być może nieodpowiedni był podmiot pytany, czy by udostępnił. Bo no, jeśli nie jest właścicielem, to nie do końca ma pewne prawo do tego terenu. Proszę państwa, na pewno jest to problematyczne z punktu widzenia właśnie budowy i później użytkowania, ale przy użytkowaniu, przy dobrej woli burmistrza czy pana Palawińskiego, choć przynajmniej w tej kadencji to nie sądzę, żeby mógł to realizować, czy w następnej kadencji, czy pan Palawiński, czy ktoś inny, doprowadzenia do jakiegoś sensownego rozwiązania tej drogi, która jest przed państwa domem, to jeżeli ta droga byłaby dostatecznie szeroka, nie zmniejszyła się liczba miejsc parkingowych, nie były to miejsca parkingowe zagrożone, tak jak pani powiedziała, że ktoś urwie zderzak albo lusterko, no to powiedzmy sobie też wprost, no przecież kiedyś do tego przedszkola rodzice też dojeżdżali i wtedy, gdy była tylko jedna, jedyna droga. Od kiedy jest parking przed Koldem, to część rodziców po to, że wolała mieć lepszą możliwość manewrowania, dojeżdżała czasami od tej drugiej strony i z dzieckiem podchodziła. Wiadomo, że to nie było zawsze. To jest jakby ten temat. Nie doczekaliśmy się na osiedlu świetlicy młodzieżowej. Dzieci nam po prostu rosły, nawet niektóre już dorosły do mojego wieku. I stąd ta informacja dotycząca klubu seniorów. Proszę państwa, z jednej strony nasze społeczeństwo, również bocheńskie, się starzeje, ale z drugiej strony nie można też tak mówić, że nie ma dzieci. Proszę sobie zrobić spacer, jak państwo przejdziecie ulicą Rotmistrza Pileckiego od Kotłowni w kierunku Zielonych Wzgórz i pójdziecie w kierunku ulicy Turkowskiego i Serugi, to tam jest wybudowanych prawie 30 nowych bloków. Tam też są dzieci. I wydaje mi się, że na tym spotkaniu to może lepiej byłoby się troszkę ograniczyć z tymi argumentami, że wszystko jest B, przychodnia nie jest potrzebna, przecież nikt nie powiedział, ja może przesadzam w tej chwili, ale takie wnioski można wyciągać z tych głosów, że może tam na Flory, może nie taka, może nie inna. Przecież powiedzmy sobie wprost, no przecież dzisiaj już żyjemy w takich czasach, że owszem, z punktu widzenia miasta publiczny ZOT jest, powiedzmy, fundamentalny. Ale proszę państwa, no przecież część z nas tu korzysta z różnych instytucji medycznych. Jeżeli się okaże, że publiczny ZOT w mieście nie dysponuje kadrą, która może zaoferować takie czy inne usługi medyczne, to mieliśmy już wielokrotnie przykłady, jak się te, powiedzmy, gabinety medyczne pojawiają w różnych miejscach. Nawet pewnie niejednokrotnie jeszcze parę lat temu korzystaliśmy z gabinetów, które były w miejscach, co do których można by mieć poważne wątpliwości, czy one się w ogóle nadawały na gabinety medyczne. Poza tym, jeżeli powstanie taki obiekt, to jest substancja miejska. Te pomieszczenia na piętrze, na drugim piętrze, jeżeli tam są możliwości nawet przemodelowania tych pomieszczeń, zmiany funkcji, bo nie wiem, może kiedyś na jakąś przychodnie, nie przychodnie, tylko świetlicę dla młodzieży. Może ktoś padnie na pomysł, że może tam można zrobić dobrą czytelnię na przykład i bibliotekę i nie płacić kolejnego czynszu do spółdzielni. To jest po prostu obiekt, który ma potencjał. I proszę państwa, o jeszcze jednej rzeczy warto zapamiętać. Obym był złym prorokiem, że to jest ostatnie 9 milionów, które miasto może dostać na taką dużą inwestycję. Bo państwo, którzy byli na spotkaniu, które Rada Rodziców organizowała, bo nie wiem, pani się tutaj mówiła, że pani reprezentuje rodziców, i była wtedy, padła taka deklaracja, że zostanie szybko ten obiekt wybudowany. Ja pozwoliłem sobie być pesymistą i powiedziałem, że wcześniej jak za 3 lata ten obiekt nie powstanie. Jest mi przykro, bo to już jest 4. I powiem więcej, jeśli tej okazji nie wykorzystamy, to prawdopodobnie na długo, może na zawsze, trzeba będzie zapomnieć o tym, żeby tam jakikolwiek obiekt powstał. Wracając jeszcze do przedszkola, które jest w tej chwili gościnie w szkole podstawowej. Proszę państwa, dziś można to już powiedzieć, bo jest jak gdyby czasowa zgoda, ale tam były problemy z uzyskaniem zgody ze Straży Pożarnej. Tam jest
obiekt na kilku poziomach pomieszczający się. Przecież nie można doprowadzać do sytuacji takiej, żeby dzieci z jednej części budynku przemieszczać do drugiej i wychodzić na zewnątrz albo i korzystać z jakiejś platformy. Więc może spróbujmy skoncentrować te nasze uwagi, zastrzeżenia w dwóch kierunkach. Po pierwsze, jak zrobić, żeby ten obiekt, który miał być jakby radością i dobrem wspólnym dla wszystkich mieszkańców osiedla, nie był dla Państwa nieszczęściem. Mówię do Państwa tych, którzy przede wszystkim mieszkają w tym budynku. Może w tym kierunku spróbujmy jak gdyby naszą uwagę skoncentrować, to po pierwsze. A po drugie, no spróbujmy rzeczywiście jeszcze popatrzeć na funkcję tego budynku, bo tutaj Pan Naczelnik nie wspomniał o tym, ale z tego nawet obrazu widać, że praktycznie rzecz biorąc ten na czerwono narysowany budynek, on się mieści w części tego obrysu, który jest z tego istniejącego przedszkola. Teren z przodu z tymi okręgami to jest teren placu zabaw, czyli to jest jak gdyby w tym obrysie, na strony północnej, czyli jak gdyby w części skarby, tam jest, nie wiem, czy dobrze liczę, 5 chyba miejsc parkingowych i taki skwerek na środku. Więc to są miejsca, które potencjalnie mogą być wykorzystywane dla tych, którzy przyjeżdżają do przedszkola, dla tych, którzy przyjeżdżają do przychodni, czy przychodzą. Więc to nie jest może dodatkowe obciążenie miejsc parkingowych dla Państwa. Natomiast że problem istnieje, to nie ma się co okłamywać, istnieje. To co zrobić, żeby dało się go rozwiązać? Dziękuję.